niej mamy jezioro i rzekę Strzelniczkę, wspaniałych ludzi i nową szkołę. Tuchom jest już sporą wsią, liczącą prawie 2000 mieszkańców, położoną w północnej części gminy Żukowo nad Jeziorem Tuchomskim. Jeszcze niedawno była to czysto rolnicza wieś. Obecnie jej mieszkańcy prowadzą różne przedsiębiorstwa. Coraz więcej osób pracuje też w pobliskim Trójmieście. Mimo to mieszkańcy bardzo dbają o tradycyjne wartości, zwłaszcza kulturową aktywność skupioną w dwóch centrach, dawnych majątkach ziemskich. Winkelmana nad jeziorem i Czarneckiego. W majątku Zygmunta Czarneckiego do 2021 roku mieściła się szkoła podstawowa. Dawniej, przez dziesiątki lat, była to część dużego majątku Ernesta Bölke z Barniewic, od którego zakupił go w latach 30. XX wieku Czarnecki, który dzierżył go do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie majątek został rozparcelowany. W lutym 1959 roku w dawnym dworku utworzono szkołę. W pierwszych latach była filią szkoły w Karczemkach. Do tej szkoły to chodziłam ja, moje rodzeństwo. Ta szkoła wszystkich wiąże ludzi. Jesteśmy dumni, że mogliśmy tu chodzić do tej szkoły. Zawsze wspominam miło czas spędzony w tej szkole. Ja chodziłam, moje córki tu chodziły i na pewno będą moje wnuki chodzić, ale to już do tej nowej szkoły. Aż do 1990 roku szkołę prowadzili Irena i Edward Suchorzowie. Stanowiła ona centrum kulturowe wsi. W niej odbywały się zebrania wiejskie, kursy, nawet zabawy, ale przede wszystkim nauka. Arkana wiedzy nauczycielskiej i szkolnej wprowadzali mnie moi mistrzowie Irena i Edward Suchosz. To były trudne czasy. Budynek szkolny nie przypominał niczym tego, który widzimy dzisiaj. Z pomocą społeczeństwa Tuchomia udało nam się doprowadzić do takiego stanu, że byliśmy w stanie prowadzić zajęcia szkolne. Po Alicji Hase, już w drugiej dekadzie XXI wieku, obowiązki dyrektora przejęła na 10 lat Renata Elwart. Natomiast od 1 września 2019 roku funkcję tę piastuje Elżbieta Pryczkowska. Na, 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 na. Zmieniająca się struktura wsi oraz rosnące kryteria edukacyjne, a zwłaszcza intensywny rozwój ludnościowy i urbanistyczny gminy Żukowo sprawiły, że konieczna stała się budowa nowego budynku szkolnego. Realizacja wieloletnich starań lokalnych i gminnych włodarzy, a także marzeń uczniów i nauczycieli spełniła się w 2020 roku. Powstał okazały obiekt, otwierający nowy rozdział nie tylko w życiu szkoły, ale całej społeczności wsi. Tuchomiu, marzenia się spełniają! To było nasze pragnienie i stało się faktem. Dzięki staraniom sołtysa, radnych i wiele tu mieszkańców i dyrektorom szkoły, dzięki im, bo fakty taki, że ta szkoła tu jest potrzebna.
nowoczesne, by mesto wyciele w starej szkole, ja tu tyś chodził. Ale teraz ta nowy spełnił warunki na te czasy. Tu się można spotykać bardzo, można zebrania odprawiać. Tuchom to miejscowość bardzo rozwojowa. Marzenie o szkole to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa tym najmłodszym, ale to też spełnienie oczekiwań, marzeń, ale też dostosowanie się do okoliczności, jakie niesie ze sobą rozwój. Niedługo powstanie również obwodnica metropolitalna, a więc miejscowość uzyska swój charakter, a szkoła na pewno będzie centrum tej miejscowości. Wykonawcą obiektu była firma Apollo spod Kościerzyny. Budynek powstał w roku pandemii koronawirusa. Stąd pewnie jest jedynym, może nawet w dziejach, którego kamień węgielny z aktem erekcyjnym wmurowano na tej samej uroczystości, podczas której zawieszono także wiechę. W nowej szkole jest 10 sal lekcyjnych, winda, sala do ćwiczeń korekcyjnych i biblioteka. Pomyślano także o spotkaniach społeczności wiejskiej oraz działalności kulturalnej. We wsi bowiem prężnie działają organizacje społeczne, między innymi Chór Strzelenka, Koło Gospodyń Wiejskich czy Klub Sportowy Wigo Tuchom. Ta szkoła daje nam nowe możliwości, perspektywę na jeszcze lepsze efekty edukacyjne. Mamy bardzo dobrą kadrę pedagogiczną, współpraca z rodzicami, włodarzami gminy, sołectwem układa się znakomicie i daje to nam duże możliwości, aby stworzyć ambitną szkołę przyszłości, w której dzieci będą czuły się tutaj jak w dużej rodzinie. Czego sobie i wszystkim życzę.